Czy jednak pozbawienie wiernych sakramentów służy dobru ludzi? Z nami jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. No i te decyzje związane z pozbawieniem ludzi sakramentów przez no przynajmniej te ponad trzy tygodnie. I jak to jest w historii, bo pan profesor jest historykiem, gdy przychodziły epidemie, gdy przychodziły różnego rodzaju zarazy, gdy coś zagrażało ludzkości, to kościoły się zamykało, czy raczej zachęcało się wiernych do żarliwej modlitwy do Boga? No właśnie było tak w tych takich trudnych czasach, że Kościół, można powiedzieć, był na pierwszej linii walki z zarazą, zarówno gdy chodzi o niesienie pociechy i pomocy duchowej osobom zagrożonym, jak i gdy chodzi o tą bezpośrednią opiekę już nad zarażonymi. No, historia Kościoła poprzednich wieków obfituje w przykłady no właśnie takiego zaangażowania się wielkich świętych Kościoła, wielkich pasterzy Kościoła. Teraz przypomina się przy okazji właśnie tego, co dzieje się przede wszystkim w północnych Włoszech, przykład świętego Karola Borromeusza, wielkiego arcybiskupa Mediolanu w końcu XVI wieku, jednego z ojców soboru w Trydencie, twarz, można powiedzieć, odnowy Kościoła, nie tylko w Italii, ale generalnie w całej Europie, który, kiedy wybuchła epidemia w Mediolanie w 1576 roku, to nie tylko, że nie kazał zamykać kościołów, one były cały czas otwarte, ale sam na czele duchowieństwa wszedł w takim pokutnym boże ze sznurem na szyi jako znak pokuty, odprawiał właśnie te pokutne procesje, żeby przebłagać czy ubłagać u Bożej opatrzności pomoc, żeby ten lud mediolański został wybawiony od powietrza. Więc to była stała praktyka. No dość wspomnieć przecież, ile zakonów powstało, czy też ile zakonów zajmowało się prowadzeniem hospicjów, leprozoriów dla osób trędowatych w okresie średniowiecza i nie tylko w tych wiekach średnich. Więc badacze na przykład dziejów Kościoła w pierwszych wiekach, jeszcze kiedy Kościół był prześladowany w czasach Imperium Rzymskiego, wskazują właśnie, że czym odróżniało się zachowanie pogan od chrześcijan, że poganie w momencie wybuchu zarazy, powiedzmy w miastach Imperium Rzymskiego, od razu uciekali, natomiast chrześcijanie zostawali, świadczyli sobie i innym pomoc, bez względu na to, czy ktoś wierzył w Chrystusa, czy nie, i przez to też dawali ten przykład właśnie czynem, prawda? Bo przykład zawsze o wiele bardziej pociąga niż słowo i dlatego no, można powiedzieć, te zachowania i decyzje biskupów włoskich, no, jest, mówiąc delikatnie, niezrozumiała, patrząc i na historię Kościoła, przede wszystkim na podstawowe powołanie Kościoła, jakim jest towarzyszenie ludziom w drodze do zbawienia, jak podkreśla papież Franciszek, no właśnie tym ludziom, którzy są w potrzebie. Papież wielokrotnie powtarzał, że Kościół ma być, czy pasterze Kościoła mają być przeniknięci zapachem owieczek, prawda, że Kościół powinien być jak lazaret, jak szpital, który przyjmuje rannych i opatruje rany. No więc teraz w tej sytuacji komunikat idzie taki, że zagrożenie jest, polega na uczestniczeniu we mszy świętej, a tymczasem nieopodal tych kościołów zamykanych są czynne bary, restauracje i galerie handlowe. I no trudno to zrozumieć zwykłemu wiernemu. No właśnie, bo kiedy patrzymy na galerie handlowe, które są skupiskiem przecież ogromnej liczby ludzi przemieszczających się, mających wózki, które są dotykane, prawdę mówiąc, nie widziałem specjalnie, żeby ktoś przed dotknięciem wózka, czy po dotknięciu wózka sklepowego no, zajmował się higieną dłoni. No i tutaj jakby tej pańki i nie ma. Natomiast odnośnie kościołów, czy to jest tak, że panika i strach stają się cechą ludzi wierzących? Czy to jest znak na to, że tracimy zaufanie do Bożej opatrzności, że no, prościej jest zamknąć kościół niż zachęcić do modlitwy do Boga? Czy ten miesiąc pozbawienia sakramentów katolików we Włoszech sprawi, że Włosi staną się bardziej pobożni, że bardziej zaufają Bogu?
No to są właściwie w większości pytania, które przed chwilą ojciec zadał, pytania retoryczne, no bo rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, chyba potwierdzeniem kolejnym tego, co, o czym pisał w swojej ostatniej książce kardynał Robert Sara. Książka Wieczór się zbliża i dzień się już chyli, wydana przez siostry Loretanki, kiedy kardynał Sarak mówi, że z murów kościoła sączy się duch Judasza. Duch Judasza, który polegał nie tylko na zdradzie mistrza, tylko cała ta zbrodnia jego polegała na tym, że on nie zaufał w Boże miłosierdzie, w takie wszechmoc Bożego miłosierdzia, prawda, i się powiesił, uległ rozpaczy, prawda, i rozpacz jest wyrazem niewiary właśnie i w Boże miłosierdzie, w Bożą wszechmoc, i obawiam się, że czy czasem nie obserwujemy w tym sensie tej ekspozycji, tego ujawnienia się tego ducha Judasza, że rzeczywiście no, ci, którzy powinni być przede wszystkim na pierwszej linii modlitw o odwrócenie tej zarazy, no, zamykają kościoły, prawda? Ja niedawno rozmawiałem z jednym z księży w Poznaniu, który ma kolegę też księdza, Polaka, który pracuje w północnych Włoszech, i on tam odprawia właściwie, jak mówi, tajne msze, bo właściwie jest zakaz, a ludzie podobno masowo się garną i do mszy świętych, i do sakramentu spowiedzi. No to jest naturalne, prawda, w czasach trwogi i zagrożenia, że ludzie szukają pomocy u Boga, a tutaj jesteśmy raczej skonfrontowani z sytuacją, którą można by określić jak trwoga to od Boga, zamiast do Boga to od Boga. I to jest bardzo niepokojące. No właśnie, kiedy płonęła katedra Notre Dame w Paryżu, młodzi katolicy gromadzili się i zaczynali się modlić. To też był taki charakterystyczny jakby rys tego nieszczęścia, które dotknęło katedrę Notre Dame i kościół w Paryżu, kościół francuski. No ale czytam także, rozmawiałem dzisiaj z jednym z naszych ojców posługujących w Hiszpanii i on mówi tak, że od jutra zostaną zamknięte szkoły i uniwersytety w Madrycie na 15 dni. 1,5 miliona dzieci i młodzieży będzie miało przymusowe, w cudzysłowie, wakacje. I jest oczekiwanie na komunikat kardynała Osoro, bo właśnie trwa narada. No i tutaj jest pytanie, czy też episkopat Hiszpanii pójdzie przykładem Włoch i zamknie parafie, kaplice. No i nie zapominajmy także cmentarze. No tak, no to jest taki właściwie uleganie, bo proszę zwrócić uwagę, mamy też do czynienia z jakimś takim uleganiem władzy państwowej, to znaczy, że była jasność, władze państwowe powinny działać we własnym zakresie, służby sanitarne, epidemiologiczne, to jest jasna sprawa. Natomiast jeżeli Kościół, mówię pasterze Kościoła, się podporządkowują bez szemrania takim zarządzeniom, no to mamy do czynienia z jakimś no właśnie niezdrową sytuacją, takiego podporządkowywania się władzy państwowej, która nawet nie musi używać jakichś wielkich środków nacisku. Wystarczył taki jeden komunikat i no i można powiedzieć taka reakcja, która no bardzo, bardzo się kojarzy raczej z brakiem odwagi, mówiąc delikatnie. Przypominają mi się słowa prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że najgorszym zagrożeniem dla Kościoła, narodu i państwa to są tchórze. No i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z takim no, odwróceniem się od wiernych, którzy no, garną się, oni szukają pomocy duchowej. No już pomijając też te dramatyczne dla wielu rodzin wydarzenia, że, no, jakim jest niemożność pogrzebania katolickiego swoich najbliższych. I tu mamy jeszcze jeden taki głębszy problem, wydaje mi się, chyba istota rzeczy, że jednak zagubiliśmy jako wspólnota ludzi wierzących no, taką umiejętność patrzenia na to, co się dzieje nie tylko w kategoriach wydarzeń, ale w kategoriach znaków. W poprzednich wiekach, i to zwłaszcza święci, no, interpretowali takie wydarzenia, chociażby właśnie, co na naszych oczach się dzieje i ta
powietrze i pożar katedry Notre Dame, czy wcześniej trzęsienia ziemi, które nawiedzały Włochy, jako pewne znaki dawane przez opatrzność, przede wszystkim znaki wezwania do nawrócenia. A jeszcze, jeżeli to się pojawia w okresie Wielkiego Postu, który teraz przeżywamy, no to można powiedzieć trudniej o bardziej wymowny zbieg okoliczności, czy zbieg wydarzeń właśnie. I tutaj no, powinna być tym bardziej reakcja, która skłania do szukania pomocy no właśnie u tego mistrza, boskiego mistrza, który wydaje się, że śpi gdzieś na końcu łodzi, ale jak wiemy z Ewangelii, on wystarczyło jedno jego słowo, żeby falę Jeziora Galilejskiego uspokoić. Ale uczniowie wtedy szukali pomocy u niego. Nie odwracali się, nie zdawali się tylko i wyłącznie na swoje siły. I to jest chyba dramat tej sytuacji, że no, wynika z tego, jakbyśmy zapomnieli o tym, że z nami jest nasz boski nauczyciel, Jezus Chrystus, który wydaje się, że śpi, ale trzeba go obudzić, trzeba się do niego zwrócić z usilną prośbą. Uczniowie wtedy wołali: Mistrz, uratuj nas, i uratował. Tak, to jest pytanie chyba takie właśnie, czy też katolicyzm, my jako katolicy potraktujemy jako fasadę, jako obrzędowość, jako nawyk, czy też jako po prostu nasze życie przenikające wszystko, co z nim związane. No i w sprawczość sakramentów, bo wydaje się, że sakramenty mogą być potraktowane jako po prostu usługa w tym momencie, bez tej mocy sprawczej Boga, skoro można ich pozbawiać. No tak, jeden z katolickich pisarzy włoskich przy okazji tego dramatu, co się dzieje w północnych Włoszech zwłaszcza, przytoczył to słynne zdanie świętego ojca Pio, prawda, że świat mógłby się obyć bez słońca, ale nie może się obyć bez mszy świętej. Prawda? I teraz stosując te słowa do tej sytuacji, prawda, to mamy rzeczywiście skalę dramatu, prawda, że pozbawia się ludzi mszy świętej. I proszę zwrócić uwagę, mamy kolejny przykład jednak jakiejś pośredniej deprecjacji Najświętszego Sakramentu, bo idzie taki komunikat, że Komunia Święta jest jakimś zagrożeniem, prawda? I teraz jest pytanie podstawowe, a co z wiarą w realną obecność ciała Chrystusa, prawda? Że to jest naprawdę realne ciało Chrystusa, prawda? Pod postacią chleba. I teraz mamy przecież wiele przykładów i profanacji i tak nieszczęsnych jakichś pomysłów z interkomunią i tak dalej, które się sprowadzają właśnie do tej deprecjacji, do tego odwrócenia się od Najświętszego Sakramentu. A przecież opatrzność daje tyle znaków, które wskazują, że trzeba iść dokładnie w odwrotnym kierunku. Te cuda eucharystyczne, które przecież też na naszych ziemiach niedawno miały miejsce, one pokazują, że opatrzność właśnie wskazuje dokładnie odwrotny kierunek. A widzimy niestety na podstawie tych decyzji, o których mówimy teraz od paru minut, że pasterze Kościoła, przynajmniej w Italii, podejmują zupełnie sprzeczne z tym kierunkiem decyzje. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja jeszcze tylko na zakończenie przytoczę to piękne zdanie z wstępu do encykliki Filecedratio świętego Jana Pawła II. Na dwóch skrzydłach wiary i rozumu zbliża się duch człowieka ku kontemplacji prawdy. Także wiara i rozum, tego trzeba nam zwłaszcza w tych czasach. Dziękuję bardzo. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.